Wromik. Wrocławski informator możliwości i korzyści dla osób z niepełnosprawnościami. Sport i rekreacja. Obiekty rekreacyjne. Hydropolis. Znajduje się przy ulicy Nagrobli 1921. Najbliższy przystanek to Plac Zgody. Bilety kupisz w małym budynku przy bramie po lewej stronie. Hydropolis to prostokątny parterowy nowoczesny budynek w miedzianym kolorze. Aby dostać się do środka, trzeba przejść przez niezwykłą wodną fasadę. Wystawa mieści się w podziemnym XIX wiecznym zbiorniku wodnym o powierzchni 4000 m2. Hydropolis to jedyne w Polsce centrum wiedzy o wodzie. Wystawa składa się z dziewięciu stref i jest zbudowana z prezentacji multimedialnych i interaktywnych. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób na wózkach. Osoby niewidome, ze względu na dużą liczbę filmów i multimediów, powinny wybrać się na wystawę z przewodnikiem. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.hydropolis.pl. Ogród Zoologiczny Znajduje się przy ulicy Wrublewskiego 15. Najbliższy przystanek to Zoo. To wielki kompleks leżący na 33 hektarach. Do wejścia głównego prowadzi duża brama wsparta na kilkunastu filarach. Nad bramą wisi zabytkowy neon z napisem Zoo, przedstawiający lwa. Tylne wejście znajduje się od strony Odry. Największą atrakcją wrocławskiego Zoo jest Afrykarium. Wielki, prosty, czarny budynek o lekko pofalowanej fasadzie. Na wejściu od wschodniej strony widnieje czerwony napis Afrykarium w języku obrazkowym. Przed budynkiem mieści się mała tafla wody. Od południa znajduje się basen dla uchatek i pingwinów. Nad basenem jest taras widokowy przypominający dziób statku. Prawie całe zoo jest dostępne dla osób na wózkach. Wyjątek to pawilon terrarium. W czwartki osoby z niepełnosprawnościami mogą kupić bilet w cenie 15 zł. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.zoo.wroclaw.pl. Ogrody doświadczeń Humanitarium. Park Rozrywki Edukacyjnej mieści się na obrzeżach miasta na osiedlu Pracze Odrzańskie w kampusie Centrum EIT Plus przy ulicy Stawłowickiej 147A. Najbliższy przystanek to Pracze Odrzańskie Stacja Kolejowa. Można tam też dojechać pociągiem. Humanitarium mieści się w nowoczesnym geometrycznym czarnym budynku z przeszkloną fasadą. Do niego dołączona jest żółta bryła w kształcie cylindra. Budynek jest dostępny dla odwiedzających na wózkach. Osoby z niepełnosprawnością mogą kupić bilet ulgowy po okazaniu legitymacji osoby niepełnosprawnej. Jeśli masz znaczny stopień niepełnosprawności, twój asystent wejdzie za darmo. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.humanitarium.eitplus.pl Więcej informacji znajdziesz we Wromiku. Publikacja przygotowana w ramach projektu Samodzielni.